Siemanko, siemanko. Rafał, papa Smurfik, ma w planach otworzyć firmę dla bezdomnych, gdyż jak twierdzi, nie mogą oni tylko siedzieć w domu i nic nie robić. Uważa, że muszą mieć jakieś zajęcie. Czy to będzie zbieranie owoców albo warzyw? A co wy o tym sądzicie, drodzy widzowie? Czy wam się pomysł Rafała podoba? Dajcie znać w komentarzu. Mam jakieś firmy otworzyć ty, dla bezdomnych, żeby mogę jakieś prace wykonywać. Nie wiem, na przykład jakieś warzywa zbierać, owoce. Wiecie, o co chodzi? Bo jakieś zajęcie muszę dla nich wymyślić, bo oni nie mogą tak siedzieć na co dzień w domu tylko. Oni muszą coś robić. Na szydełkach niech robią? Jak im się łapy trzęsą wszystkim. Jest właśnie kawałek ogródka, wiesz? I to nawet spory, gdzieś tak 10 metrów na 10, gdzieś tak, może gdzieś tak 8 metrów na 8, albo 10 na 10, albo 8 na 10. Spory jest tam ogródek. Jak firmę założysz, właśnie ja muszę zgłosić się do jakiegoś gościa, który by mi pomógł z takimi sprawami. Z takimi firmami, może, ale to muszę mieć jeszcze, wiecie, własną ziemię trzeba mieć jakoś, ale to nie jest problem ziemię kupić. A ziemię się opłaca inwestować tak naprawdę. Bo tam już możesz robić co chcesz. Możesz sobie postawić domek holenderski lub co. Albo takie, nie wiem, ostatnio taki domek oglądałem, kurde, nie wiem czy to holenderski, ale taki wypasiony był. Normalnie jak biuro wyglądało trochę, kurwa. Biuro z domem takie, z kuchnią, z pokojem, z przebieralnią tam. Tam wszystko było w tym domu i chyba nawet pompa była taka. Tylko nie wiem, czy to pompa była, czy jakieś wentylacje. I to byłby koniec na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Piona.